2 metry od medalu, dokładnie 4,5 punktu zabrakło Kamilowi Stochowi do mistrzowskiego podium w konkursie na normalnej skoczni. Po pierwszej serii, 99,5 metra, Polak był 9. W finałowej poszybował najdalej z czołówki, 100,5 metra i wylądował na 4. miejscu. Ja szczerze mówiąc, może się tego nie spodziewałem, bo trudno po tych moich ostatnich skokach, ale wierzyłem w siebie, wierzyłem, że te skoki przyjdą dobre, bo z tą mocą, którą teraz dysponuję, to naprawdę tylko czekałem na to, kiedy te skoki zaczną wychodzić. Na drodze życiowego sukcesu Stocha stanęła trójka najlepszych skoczków sezonu. Mistrzem świata został drugi po pierwszej serii zwycięzca turnieju czterech skoczni, Austriak Wolfgang Loitzl. To były świetne, ale też bardzo trudne zawody. Na końcu to ja okazałem się najlepszy i najszczęśliwszy. Przed sezonem marzyłem o medalu Mistrzostw Świata, ale w najskrytszych snach nie śniłem o złocie. Srebrny medal zdobył niepokonany do niedawna lider Pucharu Świata Gregor Schlierenzauer. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Skocznia normalna nie jest moim ulubionym obiektem. Ja jestem lotnikiem, uwielbiam szybować. Początki w Libercu były trudne. Na treningach nie spisywałem się najlepiej. Dopiero w konkursie skakałem dobrze. Dlatego drugie miejsce i srebro to dla mnie perfekcyjny rezultat. Trzecie miejsce w konkursie kosztem Stocha wywalczył atakiem z 6. pozycji po pierwszej serii Szwajcar Simon Amann. Widziałem skoki Kamila. Zdaję sobie sprawę, że 4. miejsce to wielki zawód dla sportowca. Z drugiej strony to jego najlepszy zimowy wynik, więc powinien być szczęśliwy. Konkurs na normalnej skoczni jest zawsze bardzo wyrównany. Sądzę, że będzie go bardzo pozytywnie wspominał. Szczerze mu gratuluję. Dla Adama Małysza, obrońcy tytułu z Sapporo, było to nieudane i pechowe popołudnie. Zabrakło błysku i mistrzowskiej formy, których szukał od miesiąca z Hanu Lepisto. Dodatkowo dwukrotnie skakał przy bardzo niekorzystnym wietrze. Skończyło się na 22. miejscu. Na pewno te skoki nie były na tyle dobre, żeby tutaj wygrywać. To ja zresztą tam gdzieś wiedziałem o tym cały czas, ale chciałem walczyć. Troszkę warunki mi nie dopisały, bo w obu dwóch skokach nie za bardzo. Te skoki nie były tak złe, na jakie wyglądały. Przynajmniej takie mam odczucie i tak trener stwierdzi. Pechowców tego dnia było więcej. Ambicja i brak koncentracji zgubiły Tomasa Morgensterna. Odległość rewelacyjna, na pewny medal, być może złoty. Po upadku pozostały frustracja i wściekłość. Nerwy i wiatr w plecy pozbawiły medalu Harego Oliego i Andersa Jakobsena. Zarówno pierwszy na półmetku zawodu Finn, jak i trzeci Norwek zepsuli swe finałowe skoki i zajęli miejsca poza pierwszą dziesiątką. Pozostali Polacy nie błyszczeli pod szczytem jeszcze. Z trójki Maciej Kot, Łukasz Rutkowski i Stefan Hula tylko ten ostatni brał udział w finałowej serii i zajął 26. miejsce.